Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście mnie, tak, ja was witam z serii Sam jak palec oczywiście. Na początku tego materiału standardowo należy się tutaj od was dla mnie łapeczka w górę po dzisiejszym materiałem. Jeżeli chcecie jutro w niedzielę odcinek do obiadu, oczywiście do rosołu czy tam drugiego dania, to musicie po dzisiejszym materiałem do końca dzisiejszego dnia zostawić 1000 zapeczek w górę. Nie wiem, jak wy to zrobicie, jeżeli chcecie, żeby jutro był gdzieś odcinek na dniu, no to musicie dzisiaj zostawić 1000 zapeczek w górę. I tak, widzowie, tak naprawdę dzisiaj nie powinno być odcinka na kanale, ale się zmiłowałem, zlitowałem, bo niektórzy widzowie chcieli z Discorda, żeby zrobił odcinek, bo jak dobrze wiecie, na poprzednim wczorajszym z Farminga 22 nie zostawiliście niestety 1000 zapeczek w górę, było tylko 800, ale dobra, dobry Mietek, zrobię dla was odcinek, więc tak jak mówię, na po dzisiejszym odcinkiem podziękujcie tutaj łapkami w górę, żeby jutro także był. Będzie z bracia polskiej farmy. Subika na kanale, bo lecimy po 39 tysięcy subskrypcji, także zostaw suba, zostaw łapkę w górę, napisz hashtag z hashtagiem dzisiejszego odcinka, będzie hashtag tutaj w komentarzu. Hashtag koparka? Ja ci przypnę serduszko, zapraszam was na grupę na Facebooku. Szwakry Pipcia, link macie podany oczywiście w opisie, bo lecimy tam po 6 tysięcy członków na tej grupie. I co widzowie w dzisiejszym odcinku? Powiem wam tak, no akcja jest taka, że no pastwisko już jest widzowie postawione. Powiem wam tak, nie wiem jak oni to zrobili, nie mam pojęcia widzowie, ale powiem wam, że naprawdę no budowlańcy się pospieszyli, wzięli się do roboty, wzięli dupę w trogi, że tak powiem. No i zaczęli sobie robić, kapitalnie robić. A ja w dzisiejszym odcinku powiem wam, że mam naprawdę fajną akcję do pokazania na odcinku. No kurwa, kapitalną mam dzisiaj widzowie do roboty, mam robotkę. Bo powiem wam tak, już wam widzowie pokazuję, jak wygląda nasze pastwisko na bracia na polskiej farmie. Ta, bracia polskiej farmie, sami jak palet oczywiście. Prezentuje się ono tak. I jep. No widzowie, no ładnie chyba wygląda, wygląda kapitalnie, nie? Tu jak widzicie jest taki zrobiony specjalny podjazd, jak wiecie prawdopodobnie czego to służy. Jest tu widzicie taka fajna karuzela, w tej karuzeli będzie słoma, siano, krowy sobie będą to jadły, trawa. To jest właśnie widzowie taka karuzela. A tutaj widzowie jest zrobiony taki specjalny podjazd, żeby traktorem podjazd z przyczepą, czymkolwiek. I po prostu do tej karuzeli wrzucać to takie jedzenie nasze tutaj dla krów. Naprawdę widzowie jest to fajnie zrobione. Myślę, że to będzie nam długo, długo służyła taka karuzela. Tutaj po lewej stronie od razu jest ustawiona tutaj właśnie jak widzicie pompa właśnie do wody już, żeby ona właśnie tłuczyła, tutaj podawała wodę do zbiornika tutaj z wodą, żeby krowy miały co pić. Bo jest to tak zrobione widzowie jednak, że już nie będziemy otwierać tutaj pastwiska, że krowy nie będą sobie wchodziły tam do wody, do rowu. Bo krowy czasami mogą nam gdzieś spierdolić z miejscowości, mogą nam uciekać z wioski. Więc robiliśmy już to tak z architektem, żebyśmy postanowili, że zrobimy specjalny zbiornik osobno. I tutaj pociągniemy wodę z najbliższego wodociągu. I oczywiście będę miał dostarczone tutaj wodę, od razu będę sobie odkręcał. Tutaj widzicie ten koło zębat, to takie koło tutaj. I od razu będzie mi się wlewało tutaj właśnie do tego zbiornika, tego tutaj naczynia, nie? Także tak to jest zrobione, jak widzicie tu jest właśnie takie kojce, drewniane kojce przykryte blachą. Nie gadajcie, że Eternit jest. O cholera, nie, blacha, dobra, jednak blacha, miała być blacha. Więc widzicie, widzowie, to są takie specjalne kojce i powiem wam, że no tutaj dosyć krówek się zmieści, krówek, nie powiem, że nie, bo mamy tak, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. 7 oczywiście tutaj krów się zmieści do jednej takiej wiatki, do takiej jednej stodółki. Mamy tutaj kolejną, czyli 7, 8, 9, 10, 11, 12 krówek, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 krów na całe pastwisko dojdzie. A ty się wejdzie. 18 krówek na całe pastwisko. Prezentuje się pastwisko od tej strony właśnie tak się prezentuje. Z tej strony jak widzicie możemy sobie zdjąć pastuch. Oczywiście tutaj odbezpieczamy pastuch. Jep, tym guzikiem.
Jak widzicie, o elegancko będziemy mogli sobie traktorem podjeżdżać z tej strony. Powiem wam tak, jeszcze sobie tego nie ogarnęłem i mam pomysł sobie na to, żeby po prostu jak tu ciunikiem podjeżdżać, to mam taki pomysł, żeby po prostu ogarnąć sobie tutaj jakiś delikatny przejazd z tej strony, widzowie. Trzeba będzie tak, usunąć oczywiście tutaj te niepotrzebne graty, te deski, wyciąć tutaj te dwa drzewa, które stoją, nam będą przeszkadzały i po prostu sobie tędy zrobić przejazd od razu tutaj na pastwisko. Tej dekoracji takiej ładnej nie będziemy tego niestety, ale no nie będziemy po prostu tego usuwać, bo to ładnie się prezentuje i tędy po prostu będzie taki zwykły, fajny przejazd tutaj na traktor i tędy będziemy sobie wjeżdżać i tutaj od razu wszystko tutaj będziemy karmić. Mamy tutaj, widzowie, jeszcze miejsce zrobione specjalnie pod obornik. Tak zwana, widzowie, magiczna płyta obornikowa będzie, widzowie, w tym miejscu. Tutaj, widzowie, krowy będą miały właśnie ten obornik. I ten obornik potem będziemy właśnie, widzowie, wywozić z tego miejsca, tutaj właśnie do tego, o tego, tu. Pewnie zapytacie, panie Mietku, o skąd tyle tutaj tego, tej ziemi. Tutaj, widzowie, jak widzicie, jest dosyć sporo ziemi, zostało. Ziemia oczywiście została, widzowie, jest przywieziona z kopalni oczywiście, o tam ze żwirowni, tam wiecie, żwir i ten, to wszystko, nie? Została właśnie przywieziona, tutaj były, widzowie, cztery tiry ogromne z naczepami. No i ten, tutaj ta ziemia się przydała na przykład do wyrównania, gdzieś tutaj, wiecie, wyrównać teren, zasypać tutaj karuzelę. Tutaj zrobić podjazd pod karuzelę, także troszeczkę tej ziemi poszło. No i te ostatnie tutaj ubytki tej ziemi, które właśnie widzicie tutaj, to są właśnie takie resztki już, tak naprawdę, resztki. I w tym właśnie w dzisiejszym odcinku mnie ten operator oczywiście koparki JCB, nie posiadający kursu, nie uprawnień do sterowania koparką, będzie właśnie dzisiaj to wywoził gdzieś do miejsca docelowego. I tym miejscem docelowym powiem wam szczerze, że nie wiem co to będzie. Nie wiem może czy sobie nie zrobimy, widzowie, tutaj może, widzowie, mostku przejazdowego właśnie tutaj na to pole. Powiem wam, że to byłby chyba świetny pomysł. Aczkolwiek nie wiem czy to będzie potrzebne. Ale można było, widzowie, tak zrobić, nie? Żebyśmy tutaj zrobili sobie tędy przejazd tutaj, a to w sumie nie będzie potrzebne. Więc tak naprawdę nie wiem co będziemy robić z tą ziemią, którą mamy właśnie tam. Ludzie właśnie z tej budowy powiedzieli mi, że mógłbym sobie gdzieś zachować tą ziemię, a jeżeli nie, to po prostu zabieramy to do żwirowni, tam do kopalni. I w sumie nie wiem sobie, co mam z tym zrobić. Jaki macie może pomysł, co by zrobić z tą ziemią, to napiszcie mi w komentarzu. Czy na jakąś budowę sobie zostawić kolejną, na jakieś kolejne wiaty, garaże, będziemy coś budowali, to ziemia zawsze się przyda do wyrównania terenu. Nie wiem, widzowie, co z tym zrobić, ale na pewno trzeba będzie, widzowie, usunąć to z tego miejsca, tą ziemię, bo ta ziemia, jak widzicie, będzie nam tutaj przeszkadzała. Bo gdy będziemy, widzowie, chcieli zakupić sobie krowy, to ta ziemia po prostu będzie nam przeszkadzała. Więc tak, ja mam, widzowie, dzisiejszy taki plan, że po prostu tą ziemię przetransportować w miejsce gdzieś tutaj, o. Że po prostu tą ziemię przewieźć prosto gdzieś tutaj w to miejsce i tym na dzisiejszym odcinku się zajmiemy, żeby po prostu to tutaj przewieźć, bo tak jak mówię, ta trawa, znaczy się ta trawa, znaczy się, no ta ziemia po prostu będzie nam potem tutaj zawadzać, nie? Dobra, czekajcie, jak się obsługuje tą kopareczkę? Dobra, czekajcie, tak. O, dobra, elegancko. Czy ja będę, widzę, mógł w stanie, widzę, to wszystko by powozić, dobra. Po troszeczkę będziemy, widzę, wozić, bo to wiecie, wszystkiego nie będziemy brać. Tutaj złożymy tą koparkę z tyłu. Dobra, elegancko. Czekajcie, żeby się na ziemię nie wysypała. Dobra, bierzemy teraz tak. Jak to się, widzę, obsługuje? Tak, dobra. Czy ja się ogólnie będę w stanie tutaj zmieścić? No właśnie, nie wiem, widzę, czy ja to się zmieszczę, bo oni, widzowie, jakoś tędy jeździli, ale nie wiem jak. Bo prawdopodobnie łyżkę mieli chyba tutaj w tak skierowaną. Dobra, jedziemy, rura. Dobra, jest, elegancko. Da się, widzowie, przyjechać. Zobaczcie, widzowie, jaka fajna kopareczka mi zostawili. Nie wiem, widzowie, jak to jest, widzowie, możliwe, że dali po prostu mi do ręki taką kopareczkę, ale to zajebiście, patrzcie, o. Widzicie, elegancko sobie was wysypiemy sobie w tym miejscu. Nie wiem, mówię, piszcie w komentarzu, jeżeli macie jakiś pomysł, co możemy, jak możemy wykorzystać tą ziemię, nie?
bo myślę, że no jesteśmy w stanie to jakoś wykorzystać, czy jakieś budowy, czy prosto do czegokolwiek, nie? Bo tak naprawdę można gdzieś wykorzystać oczywiście ten tutaj, tą ziemię. Nie mówię, że nie, bo na pewno gdzieś wykorzystamy tą ziemię, tylko po prostu tak jak mówię. Sam nie wiem, widzowie, gdzie jeszcze wykorzystamy tą ziemię, ale na pewno gdzieś ją wykorzystamy. Bo wiecie, oddać w sumie to... Ja za to zapłaciłem. Wiecie, ja za to zapłaciłem, za tą ziemię. I to jest w sumie ziemia zapłacona. Jeżeli po prostu bym oddał tą ziemię, to oni nie oddadzą mi, widzowie, pieniędzy za to. Także nie myślcie sobie, że pani Mietko oddaj, oni ci oddadzą za to pieniądze. Niestety, widzowie, tak nie jest. Więc tak naprawdę, gdybym oddał ziemię, to... Tak naprawdę, no, straciłbym swoje własne pieniądze, za które zapłaciłem za to, nie? Także szkoda materiału, że tak powiem, nie? Tak, abyśmy, widzowie, po prostu materiał kupili i oddali do sklepu i oni nam nie dają kasy. Nie zwrócili za to, nie? No, troszeczkę tak szkoda, nie? Więc ja sobie pomyślałem właśnie, żeby zostawić, a właśnie zapytać, co byśmy z tym zrobili, nie? I to myślę, widzowie, że to jest dobry pomysł, bo mógłbyście napisać w komentarzu, co by z tym zrobić, nie? I też w ogóle, widzowie, napiszcie, jak wam się prezentuje, czy wam się podoba moje nowe pastwisko, nasze z Pipciem, nie? Na krowy. Bo myślę, widzowie, że wyszło super i 5000 opłacało się, widzowie, za to dać. Tylko czekajcie, widzowie, czy my będziemy, widzowie, w stanie zabrać tu całą ziemię stąd? Chyba tak. No myślę, że tak, na pewno. Tak jak mówię, tutaj tu wejdzie około 15 krów. Myślę. Około, widzowie, 15 krów wejdzie. Krowy będą, widzowie, zakupywane dopiero po żniwach. Dlaczego? Dlatego po prostu, że nie posiadamy jedzenia, żeby nakarmić te krowy. Póki co sam na razie żyję ze świń. Moje świnie, jak widzicie, aktualnie się dobrze trzymają, jak na swój wiek aktualny. I na stan, który posiadam, bo na razie co to ja mam mało tego jedzenia, żeby nakarmić same świnie, a co dopiero krowę zakupić, widzowie, to by nie było możliwości takiej, więc to możecie sobie w ogóle wybić to z głowy, że na razie kupimy sobie krowy, ale jak mówię, pastwisko może sobie stać, naprawdę ładnie to wygląda, mi się podoba. To drzewo w ogóle, widzowie, dodaje nam taki kurwa tutaj klimatu, no naprawdę, no jest, widzowie, super, ładnie to wygląda, nie? Naprawdę, widzowie, ładnie to prezentuje się. Jeszcze, widzowie, jak dojdę żniwa, za niedługo, bo będą, widzowie, żniwa, planujemy za trzy odcinki maksymalnie, widzowie, będą żniwa już, nie? Zagonem. Ja oczywiście, widzowie, oddam jeszcze do serwisu, do naprawy, do lakierowni, do remontu. Oddam oczywiście ten header ze zagonu, żeby, widzowie, wyremontował. I będziemy elegancko mogli zaczynać powoli żniwa. Na tej serii, tak jak mówię, trzy odcinki zostały nam maksymalnie, żeby to dojrzało powoli już, bo i tak w sumie kończymy tutaj wiosnę, więc tak naprawdę za niedługo będziemy właśnie ruszać tutaj z tymi żniwami powoli, żeby zacząć, bo tak i tak jeszcze nie było żniw na tej serii. A jak inni widzowie oglądam jakieś inne serie, to tak widziałem, że ludzie zaczynają właśnie od żniwa, nie? U nas, widzowie, właśnie żniw nie było. Było tak, widzowie, na Boczkowie, że od razu żeśmy zaczęli serię na Boczkowie, to od razu też żeśmy zaczęli ze żniwami, nie? Na Boczkowie. A tutaj właśnie, widzowie, zrobiliśmy inaczej. Nie zaczęliśmy od żniw, tylko zaczęliśmy w sumie od wiosny, nie? Jako tako, nie? Więc teraz myślę właśnie, że za niedługo ruszymy ze żniwami, bo będą takie pierwsze żniwa na sam jak palec, nie? Także zobaczycie ten polski klimat, jak to wszystko będzie ładnie wyglądało i będzie luksus. Także mówię, trzeba najpierw jeszcze tego wyremontować, ten header. Czy ja będę w stanie, widzę, wszystko wziąć? Dobra, pójdzie, elegancko, dobra, jest. Luksus, elegancko, elegancja Francji. Pic bello, luks. Dobra, luksus, jest elegancko. Pozbierana, widzę, cała ziemia. Wysypujemy, widzę, to na kupeczkę jeszcze ostatnią. No, ale naprawdę, widzę, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No naprawdę super jest, nie? No ten, widzę, kto, no powiedzcie, widzę, że to brzydko wygląda, no. No kurwa, jest ładnie to wygląda, zobaczcie. Fajnie, widzowie, naprawdę ma ładny klimat. Zostawcie łapeczkę w górę, lecimy po 1000 łapek po dzisiejszym odcinkiem, żebyście jutro dostali kolejny odcinek. Prawdopodobnie, widzowie, jak to oglądacie, jest premiera dzisiejszego odcinka. Z tego jest, widzowie, aktualnie czat na żywo. Także, jak mówię wam, zostawiajcie łapeczki, żebyście jutro mieli kolejny odcinek. Chcecie odcinki, to łapki w górę po dzisiejszym materiałem. 1000 łapek, to w niedzielę jutro macie odcinek, nie? No. I luksu, dobra, wysypujemy ostatnią łyżeczkę. Widzicie, troszeczkę tej ziemi jest. Ja mogę wam, widzowie, tak strzelić tak na oko, że to jest około 8 ton. 8 ton ziemi tutaj jest. Napiszcie, widzowie, w komentarzu,
na co możemy przeznaczyć te 8 ton tej ziemi, czy na jakąś budowę, czy na może jakiś mostek tutaj wydaje przejazd, ale myślę, że na mostek, że to nam nie będzie w ogóle potrzebne do niczego, więc napiszcie, do czego tutaj to będzie przeznaczone, bo ja będę musiał tutaj po dzisiejszym odcinkiem zakończyć wam nagrywanie, bo za chwilę przyjadą widzowie pracownicy z budowy, oczywiście firma przyjedzie, będzie zabierała wszystkie sprzęty tutaj, które te tutaj właśnie, które stoją, oraz oczywiście tutaj właśnie ten tutaj kopareczkę i OCB właśnie będzie zabrana za chwilę, także ja skończyłem swoją pracę. Dzisiejszy odcinek tak samo wam zakończam już. Tak jak mówię, chcecie jutro odcinek, 1000 łapek w górę, napiszcie recenzję tego oczywiście tutaj, tego pastwiska, jak wam się podoba, napiszcie, co robimy z ziemią. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału, pamiętajcie także o subskrypcji na kanale, o łapeczce w górę po dzisiejszym odcinku, napiszcie hashtag koparka, ja wam przypnę serduszko, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, mam nadzieję, że do jutra, do odcinku, jeżeli dobijecie, a mam nadzieję, że dobijecie, także strzelcie łapkę i widzimy się jutro, najszybciej już na odcinku. Także trzymajcie się, do następnego materiału i nara.